Artur Kornik-Sowiński. Nie wiem, tak pierwsza myśl, jaka przyszła do głowy po tym wszystkim, jak sędzia. Ja widziałem, że ty byłeś bardzo niezadowolony. Ty wręcz protestowałeś. No tak, normalna reakcja. Wściekłość? Żal? No niezadowolenie, no co mogę powiedzieć. Ja wiem, rozumiem sędziego, no bo jego zadaniem jest chronić zdrowie zawodnika, no ale zadaniem zawodnika jest chcieć wygrać. No i ja chciałem i czułem, że dalej mogłem walczyć nawet z tym okiem zamkniętym. No nie jestem zadowolony, więc no co mogę powiedzieć. Słuchaj, ta walka miała jakiś tam duży też ładunek emocjonalny wcześniej, prawda? Boście tutaj dużo też zrobili dobrego dla jej wypromowania, tak trzeba to powiedzieć. No ale też padały różne słowa. Po samej walce Marcin Brzosek trochę inaczej do tej sprawy podszedł. To jakoś tam też zmienia sytuację między wami? To, że my się nie lubimy tak osobiście, no to nie zmienia tego, że na pewno się szanujemy. No, to jak nawet się wymieniałem jakimiś tam uprzejmościami, tak to nazwijmy, w internecie z Marcinem, no to i tak w wywiadach podkreślałem, że jest to dobry zawodnik i szanuję jego poziom sportowy. No to, że po prostu nie jest typem, z którym, nie wiem, chciałbym, żeby był moim współlokatorem, czy żeby poszedł ze mną w piątek na piwo, no to jest jedna sprawa. To, że jest dobrym sportowcem i cieszę się i gratuluję mu, też inaczej, gratuluję mu i cieszę się, że jeżeli już miałem stracić ten pas, no to cieszę się, że został w Polsce i że ma go Marcin. Gratuluję. Będzie rewanż? Musi być. Myślisz, że co, to następna walka ewentualnie wasza, czy jeszcze teraz będzie Artur Sowiński z kimś innym musiał stoczyć pojedynek? Jak to w ogóle myślisz, teraz może się wszystko potoczyć? Wiesz co, walkę skończyłem pół godziny temu. Jako sportowiec nigdy nie mogę brać pod uwagę planu B, a więc nie myślałem, co będzie dalej, jeżeli przegram ten pojedynek. Na tą chwilę wiem tylko, że po prostu wrócę szybciej niż myślicie, wrócę silniejszy niż myślicie i odzyskam to, co nasze. Powiedz, co się stało takiego w tej walce, że to nie wszystko potoczyło się po twojej myśli? Co było decydujące? Które elementy ewentualnie nie tak zagrały, jak sobie tego życzyłeś? Oko mi się zamknęło. To tylko to, tak? Bo mówił Marcin Brzosek, mówili jego przedstawiciele z teamu, że tak naprawdę walka układała się według nich, wedle ich scenariusza. No to według ich scenariusza przegrali pierwszą rundę, moim zdaniem. Nie wiem, zobaczymy, jak będą karty sędziowskie już potem dostępne. No, ale moim zdaniem pierwszą rundę na pewno wygrałem, bo Marcin próbował walkę sprowadzić 3 razy do parteru, ani razu to nie wyszło. Każdy clinch, kiedy dopychał mnie do siatki, kończył się moim obróceniem. Moje ciosy też były celniejsze, więc to akurat pierwszą rundę wydaje mi się, że u każdego sędziego wygrałem 10-9. Druga runda oczywiście na korzyść Marcina. Podejrzewam, że gdyby sędzia ją puścił dalej, nawet by może na 10-8 się skończyła na kartach sędziowskich. No ale to i tak otwierałoby mi jeszcze szansę odegrania się, odgryzienia w trzeciej rundzie, tak? Kurczę, no nie wiem, co ci mogę powiedzieć. No, na tą chwilę mam po prostu mętlik w głowie. Wiem tylko, że mimo tego, że nie jestem zadowolony z tej porażki, bo kurczę, no, pracowałem na ten sukces długo. Bardzo wielu ludzi mi w tym pomagało tworzyć go i bardzo wielu ludzi po prostu zawiodłem swoją postawą dzisiaj, ale wiem, że jestem w stanie naprawić to, co sobie zepsułem. Czekamy na Twój powrót w takim razie. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Jeszcze korzystając z okazji, chciałem podziękować sponsorom, którzy mnie wspierali w firmie ClickHouse, Hebda, Nick Food, Active Sport Cream, Zimar, New Balance, Better Gloves, Body Shift, Ego Drink, Pitbull, Diamonds, Manual Med, Inchboots, Spisz, Jakub Chycki, Marcin Gandyk, Kukon, Jim El Toro, DSF, Sparta. Dziękuję serdecznie za wsparcie, którego mi udzielaliście. Przepraszam, że zawiodłem. Wrócimy silniejsi, będziemy budować jeszcze razem jeden sukces. Serdecznie dziękuję wszystkim kibicom, którzy za mnie trzymali kciuki. Przepraszam, że zawiodłem.